równe, jak to się mówi, dobre skoki, tak? No wiadomo, ten wiatr dzisiaj też kręcił i zależy, jak się trafiło. Ja dzisiaj i złożyło się na to, na ten wynik, moje dobre skoki. I też warunki były na pewno ok. Niektórzy tutaj, tak jak Dawid po mnie jechał w 30, nie trafił i go wycięło. Czy Kamil później w drugiej, no i tak to w tym sporcie bywa. Ty mówisz, że się nie spodziewałeś, ale rodzina się chyba spodziewała, bo są obecni. Oni często mnie wspierają, nie tylko czy się spodziewają, czy nie. Także to tutaj nie ma wpływu. Udało się coś odpocząć, złapać formę. Formę to tak, ale psychicznie... Udało się, bo nie było czasu na myślenie. Było dużo zajęć, obowiązków domowych i nie tylko, także ten czas tak dość szybko zleciał i jeszcze mam nadzieję, że ten dzisiejszy dzień jakoś uda mi się wykorzystać na odpoczynek i jutrzejszego troszkę. Zresztą jedziemy dalej. Na początku sezonu był pan bardzo regularny. Co jest taką receptą, pana zdaniem, dobrych skoków? Staram się robić cały czas to, co może nie zabrzmi, to co trener każe. Na razie wychodzi to dobrze. Pojawiają się bardzo dobre skoki i są przede wszystkim stabilne. Więc nie staram się niczego robić na siłę, tylko na luzie. Bo w tym myślę taki, że nie sekret, ale to, że te skoki mają energię, mają pozwalają uzyskiwać dobre odległości, bo jak czasami coś na siłę chcemy zrobić, spinamy się niepotrzebnie, to wszystko wychodzi w drugą stronę. Głupio pytać o bieg, ale czy można powiedzieć, że Stefan Tulan jest jak Winoń, starszy tym lepszy? Już mi to gdzieś ktoś dzisiaj powiedział. Oby. A powiedz mi, jak się tobie skakało podczas tego skupowania w Zakopanem? Bardzo dobrze. Wszystkie trzy dni takie naprawdę były pozytywne dla mnie. Dobre, jakoś wielu skoków żeśmy nie oddali, ale warunki były idealne, skoczenie świetnie przygotowane, mogliśmy w spokoju potrenować, także to też było ważne, myślę, dla nas wszystkich. A jak ci się skakało na tej przebudowanej wielkiej krokwi? Bardzo mi pasuje. Jest lepsza od tej starszej skoczni? Starsza też miała swój klimat, nowa, no wiadomo, jest nowa, ale tak jak powiedziałem wcześniej, jest bardzo przyjemna i fajnie można też trochę dalej polatać, jeżeli na starej, także myślę, że będą tam piękne konkursy. Prawda. Stefan, przed Mistrzostwami Polski dzisiaj tutaj usłyszałem, że nie zdziwiłbym się, gdyby Stefan wygrał. To znaczy, że w tym Zakopanem pokazałeś, że jesteś w gazie. No było dobrze, naprawdę było dobrze. Sobie tutaj żadnych nadziei nie robiłem na ten, tylko na jakiś wynik. Tylko chciałem przełożyć te skoki z Zakopanego tutaj. Wiadomo, dzisiaj już trochę szalona pogoda też i tak dalej, różnie mogło być, a wyszło dobrze. Stefan, turniej czterech skoczni to jest taka pierwsza z ważnych imprez w tym sezonie. No. Po dobrych skokach z Zakopanem, po Mistrzostwie Polski tutaj, no tak trochę chyba się podkręciłeś przed tym turniejem czterech skoczni. Nie. Nie. Nie podkręcam się, nie ma sensu. Po co? Trzeba po prostu, jeżeli teraz jest dobrze, to trzeba takim pozostać.